A jaka jest historia naszego Kościoła? Skąd my się wzięliśmy? Dlaczego jesteśmy tu, a nie tam? I tak dalej, i tak dalej. I pokrótce chciałem się podzielić z wami tą historią, bo to jest, myślę, że ważne dla nas, żebyśmy wiedzieli, skąd my się tu wzięliśmy i dlaczego jesteśmy. Otóż powiem tak, zacznę od pewnego wersetu z Psalmu 127, werset pierwszy. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Ja wierzę to, że ta historia, którą wam teraz opowiem w skrócie, jest to historią tego, jak właśnie Bóg budował swój Kościół. Takich kościołów jest wiele na całym świecie. To nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy jednym z wielu kościołów, które być może mają podobne historie, może się różnią w szczegółach. Ale cała ta historia tego wszystkiego to po prostu pokazuje jedno, że Bóg był wierny, że Bóg zachowywał. I naprawdę ogromną łaskę dał nam, że możemy być tutaj. Kościół Greater Grace, czy Kościół Misja Łaski, bo tak się tutaj w Polsce nazywa, został założony w 1962 roku. Założył go pastor Carl Stevens, który już nie żyje od 2008 roku. W 2008 roku odszedł do Pana. Ale on wtedy miał 33 lata. 33 lata miał w 1962 roku i został pastorem takiego malutkiego kościółka Montswick, Maine. Tak się nazywała ta miejscowość, w którym on ten kościół objął. To był taki malutki kościółek. To jest rycina, która pokazuje, jak on wyglądał wtedy. Wtedy to był kościół, który miał 10 członków. 10 członków było. On razem ze swoją rodziną, gdy tam przyszedł, to tak naprawdę kościół się drastycznie powiększył, bo miał 16 członków w tym czasie. Bo jego rodzina liczyła 6 osób, więc nagle się kościół zrobił 16-osobowy. Ale on wtedy, ponieważ był to malutki kościółek, on pracował na etacie, a jednocześnie prowadził kościół, ewangelizował, studiował, głosił i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak jest mały kościół, to pastor wiele rzeczy robi sam. Jakoś skąd my to znamy? Tak to wygląda w życiu. Ale po niecałym roku tam pobytu było przebudzenie. Ludzie zaczęli się nawracać. I Bóg zaczął przyprowadzać nowych ludzi do kościoła i ten kościół zaczął się napełniać. Ale ważna jest jedna rzecz. 20 lat wcześniej, przed tym momentem, w którym on jakby został tam pastorem tego kościoła, były dwie kobiety. To była Ilia Ben i Lena Grover, które modliły się nieustannie. Modliły się o to, żeby Bóg sprowadził przebudzenie do tego miasta. I one były właśnie członkami tego kościoła. 20 lat wcześniej, zanim pastor Steven został pastorem tego kościoła. I modliły się. Boże, daj przebudzenie. Boże, spraw. Użyj tego kościoła. Użyj nas. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jedna z nich nie dożyła do tego momentu, w którym pastor Stevens tam przyszedł, ale one się modliły. I ja wierzę, to jak bardzo ważna jest ta modlitwa. I to, że ten kościół powstał na tej kanwie modlitwy, to jest coś ważnego. Bo Bóg jest wierny, gdy Jego ludzie się modlą. Ale przebudzenie stało się faktem. W 1965 roku ten malutki kościół, który 3 lata wcześniej miał tylko 10 osób, nagle urósł do prawie 400. W ciągu 3 lat. Prawie 400. Cały ten malutki budyneczek mógł w środku pomieścić niecałe 200 osób. Więc tam z tego, co słyszałem kiedyś, jak opowiadali ludzie, którzy wtedy jeszcze tamte czasy pamiętali, to nabożeństwa były tak, że ludzie w środku byli ściśnięci i reszta na zewnątrz stała, żeby słuchać. Aż w końcu w 1967 roku jeden ze starszych, którzy byli tam w kościele, postanowił, że musimy coś zmienić i kupił kawałek ziemi w takim miasteczku Wiscasset, Maine, które było oddalone 6 kilometrów od tego miejsca i tam wybudowali, kupili ziemi i zaczęli budować nowy kościół. I wybudowali budynek, który mógł pomieścić już nawet 700 osób i zaczęli mieć się gdzie spotykać. Tylko tak ten kościół wyglądał w 70 roku. To jest zdjęcie z gazety, które znalazłem z tamtego okresu. Tylko pamiętajmy, że tamten stan Maine to był taki bardzo taki konserwatywny stan, gdzie generalnie wszyscy ludzie tacy byli taki legalistyczny, bardzo, ludzie byli bardzo legalistyczni tamtych, którzy tam mieszkali. I na przykład samo to, że w kościele do uwielbienia zaczęto używać gitar,
to dla wielu było tak, jak możecie używać tych demonicznych instrumentów Beatlesów do wielbienia Boga. Nie wolno, nie powinno się takich rzeczy robić. A, że to nie tak. To był kościół baptystyczny, pamiętajcie. I taki bardzo legalistyczny, konserwatywny. Więc jak ludzie zaczęli w czasie uwielbienia podnosić ręce, to było jak to? Przecież my takich rzeczy nie robimy. Nie wolno, bo przecież my jesteśmy baptystami. Więc faktycznie był w takiej sytuacji, że był jakby przez baptystów był traktowany jak niebaptysta, a przez zielonoświątkowców był traktowany jak jeszcze nie zielonoświątkowiec, bo przecież nie modlili się na językach, no to jak to? To przecież nie jesteście z nas. Nie? I tak dalej, i tak dalej. No ale on się tym nie przejmował, tylko głosił słowo. Głosił słowo. Były takie chwile, że nawet potrafił do 4 razy dziennie głosić. Rano, po południu, w czasie lunchów, wieczorami. I po prostu Bóg położył mu na sercu, że trzeba stworzyć szkołę biblijną, żeby ludzie, którzy są głodni Słowa Bożego, którzy chcą słuchać, żeby mogli poznawać Go, mogli poznawać Biblię. No to założyli szkołę biblijną. I zaczęli ludzie przyjeżdżać, żeby się uczyć i głosić. No i wtedy przyszedł rok 72. I to był piękny rok, znaczy to jest piękny rok, bo to niektórzy z nas tutaj są z tego rocznika, ale przyszła pierwsza próba na Kościół, takie pierwsze doświadczenie poważne. I to nie dlatego, że Paweł się urodził, ale była pierwsza próba. Pamiętacie, w tamtym okresie, w 72, już było 100 studentów szkoły biblijnej. Jednym z nich był właśnie pastor Schaller, który teraz jest pastorem tego kościoła w Baltimore. Ale w tamtym czasie nawróciła się pewna kobieta, która pochodziła z takiej bardzo patologicznej rodziny. Jej mąż był alkoholikiem, był takim znanym w tamtym świadku jako taki, który potrafił się, że tak powiem, no był znany w półświatku. Taki łobuziak, o, tak delikatnie nazywając. Ale ona się nawróciła i nagle Bóg zmienił ją. I nagle już nie robiła tych rzeczy, które robiła wcześniej. I to go bardzo denerwowało, to go wkurzało. On nie dawał sobie z tym rady. W końcu kiedyś po pijaku poszedł i podpalił kościół. Spalił go. Tu mam zdjęcia z gazety, która w tamtym okresie, które, zobaczcie, zachowały się, Hammond się zachował chyba tylko trochę, ale spalił budynek. Stracili praktycznie wszystko. Próbowali go odbudowywać, ten budynek, ale to nie było to. Stracili to, co mieli. Stracili to, co mieli. I tak naprawdę Bóg powiedział tak. I tak już to miejsce było dla nas za małe, to nie ma co rezygnować, nie ma co się poddawać. Idziemy do przodu. I pastor Sienz bardzo często, on nawet krzyczał wskazań, że don't quit, czyli nie poddawaj się, do przodu. I postanowili, dobra, zaczynamy się modlić o to, żeby Bóg poprowadził nas w takie miejsce, gdzie mamy być. I w 73 roku trafiła się okazja taka, żeby się przeprowadzić do Southbury, takiej miejscowości, też w stanie Maine. A jeszcze tylko na marginesie, tak dzisiaj wygląda ten kościół, który wtedy spłonął, on został odbudowany i to jest zdjęcie z zeszłego roku, jak on wygląda. Więc nadal jest, stoi tam i tam spotykają się ludzie i jest głoszona Ewangelia, chwała Panu. Ale oni w 73 roku kupili taką ziemię w Southbury, która to była kiedyś szkoła katolicka. I oni to kupili i tam się przenieśli. To jest 150 kilometrów od poprzedniego miejsca. 100 studentów szkoły biblijnej się przeniosło do nowego miejsca i też wielu członków tego kościoła. I tam ten budynek, tam były 2 akademiki, damski, męski, był kościół, była sala. No, generalnie zaczęli na nowo działać i kościół zaczął na nowo się odrastać. I w bardzo krótkim czasie kościół znowu miał około 700 osób i już 300 studentów szkoły biblijnej było w tym mieście, w tym miejscu. I w 74 roku wysyłają pierwszy zespół misyjny, który pojechał do El Salvador. I tam pierwsi misjonarze tam pojechali wtedy. W 74 roku już. A tak naprawdę w 75 roku pierwsi absolwenci szkoły biblijnej zaczęli się pojawiać. I to są jedni z tych, to jest pastor Stevens w tej czapeczce, ci absolwenci, a to jedni z tych absolwentów, którzy wtedy byli, niektórych znacie, pastor Schaller, pastor Schibelli, wtedy tak wyglądali, byli młodzi i piękni, teraz już tylko i, nie, żartuję.
Ale w 75 roku pierwsi absolwenci szkoły biblijnej i wyjeżdżają zespoły misyjne. Między innymi do Indii, do Finlandii, do Anglii. I dzięki Bogu, bo misjonarze z Finlandii przyjechali do Polski i tutaj założyli kościół. Klub biblijny, który wtedy otworzyli, mieli taką służbę autobusową tak zwaną. Kupili autobusy. Jeden człowiek swój samochód oddał, żeby zdać zaliczkę na zakup 3 autobusów. Kupili 3 autobusy i tymi autobusami jeździli po okolicznych miejscowościach, zbierali dzieciaki i w soboty przywozili je na zajęcia szkółki biblijnej. I odbywały się zajęcia szkółki biblijnej. I to było niesamowite, bo wiecie, tymi autobusami też jeździli na ewangelizację do okolicznych miejscowości. No to była taka dosyć intensywna służba. Rozrosła się do tego stopnia, że miała już 15 później autobusów. I 15 autobusami jeździli i głosili Ewangelię, przywozili dzieciaki i tak dalej. Ale po pewnym czasie znowu wyrośli z tego miejsca, że już było za małe. No i wtedy Bóg położył im na sercu i dał im taką możliwość, że zakupili taki ogromny ośrodek w Lenox, Massachusetts. I to już jest dosyć daleko od tego miejsca poprzedniego, bo to już jest 300 kilometrów. 300 kilometrów dalej. I tam kupili to miejsce i to w 76 roku się tam przenieśli. I to był taki ogromny kompleks, która to kiedyś była wcześniej, to była taka prywatna szkoła, gdzie były akademiki, mieszkania, sale gimnastyczne, audytorium, biblioteka, tam wszystko było. Tak wyglądał ten, tak jak się tam podjeżdżało, to tak to wyglądały te główne budynki, a tak wyglądał ten cały kampus z lotu ptaka, gdzie no, naprawdę było potężny kompleks, 23 budynki w sumie na całym kampusie. I to było kościelne. I to było, oni tam byli od 76 do 87 roku. W tamtym czasie, gdy tam byli, misjonarze praktycznie na cały świat byli wysyłani. W 85 roku między innymi do Polski przyjechali misjonarze. W 85. Klub biblijny i te wszystkie służby, które tam były. Ale pojawi się kolejna próba. W 87 roku. Kolejna próba i to taka bardzo, już taka bym powiedział, po której wiele osób powiedziało, dobra, koniec, rezygnuję. Już więcej, koniec. Dostali od pewnej bardzo bogatej kobiety, takiej bardzo bogatej rodziny, dostali dosyć dużo pieniędzy, taki datek na cele jakby poszerzenia działalności misyjnej. I zrobili to. Między innymi jedną z rzeczy, którą wtedy za te pieniądze kupili, to są jeszcze absolwenci tam w szkoły biblijnej, którzy tam byli, rocznik 86, ale 50 autobusów już tam mieli wtedy. I 50 autobusami jeździli na szkółkę niedzielną i tak dalej. Ale jedną z tych rzeczy, którą kupili za te pieniądze, to był statek. Statek, który kupili w Norwegii. Pastor Boyce, który nas tutaj odwiedza często, im pomagał kupić ten statek, wybrać. W Norwegii go kupili i przepłynęli z powrotem do Stanów. A co ciekawe, to jest statek La Gracia, tak się nazywał. I to był statek, który był wykorzystywany do czego? Do ewangelizowania. On pływał po Karaibach głównie, ale nie tylko, bo on współpracował ze 120 organizacjami misyjnymi. I te organizacje to nie tylko były takie, które ewangelizowały się, ale to też były pomoc humanitarna, to też lekarze, którzy pływali na różne wyspy, żeby pomagać ludziom, którzy tam są. On był wykorzystywany non-stop. Tak wyglądał ten statek, to jest fajne, nazywa się Mission Ship. Nie? Czyli statek misyjny. I tutaj na górze jest logo kościoła właśnie, bo to należał do kościoła cały ten statek. Ale te pieniądze zostały wykorzystane właśnie na takie rzeczy. Ale coś dziwnego się wydarzyło, coś, czego jakby trudno jest wytłumaczyć, bo prawdopodobnie pod wpływem rodziny, pod wpływem wielu innych osób, ta kobieta została tak zmanipulowana, że powiedziała, podała kościół do sądu i powiedziała, proszę nam zwróćcie mi te wszystkie pieniądze, które wam dałam. No i to był problem, bo kościół nie miał tych pieniędzy. Więc sąd zdecydował, że w takim razie musicie oddać cały ten kampus, całą tą ziemię, to wszystko, co tam było, to przechodzi teraz na własność tej kobiety i wy musicie się stamtąd wynieść. Ale to jest, naprawdę to było coś bardzo trudnego dla kościoła, bo w tamtym czasie kościół miał już około 1500 członków. 50 autobusów w służbie biblijnej. 3000 dzieci, które przyjeżdżało na zajęcia szkółki niedzielnej. 600 studentów szkoły biblijnej. I teraz nagle tracą wszystko. Tracą wszystkie rzeczy, które mieli.
Większość osób właśnie powiedziało, koniec, ja już się poddaję, wystarczy. Ale nie. Właśnie zawsze miał to takie myśli, takie pragnienie, don't quit, nie rezygnuj, nie rezygnuj. I co zrobili? Modlili się i postanowili się przenieść do Baltimore, gdzie teraz jest kościół. Ale to nie jest coś takiego, hopsiu. W 87 roku się przeprowadzają, bo Baltimore jest około 500 kilometrów od tego miejsca. 500 kilometrów! To tak jakby, nie wiem, w Polsce to... Do Kołobrzegu. Z Warszawy do Kołobrzegu się przeprowadzić na przykład, nie? Uwaga! To w ogóle o tym gazety wszystkie pisały i mówili o tym wszędzie, bo to nagle z miejscowości Lenox, Massachusetts, 800 osób przeprowadza się do Baltimore. 800 osób! To taki eksodus niemalże można by powiedzieć. I się tam przeprowadzają. I co? Na początku to gdzie się mamy spotykać? Na razie nie mamy niczego, nie mamy się gdzie spotkać i tak dalej. No to spotykali się po hotelach różnych. Czasami było tak, że spotkając się w niedzielę, jeszcze nie wiedzieli do końca za tydzień, gdzie się spotkają, w którym hotelu, gdzie, w którym miejscu i tak dalej. Więc to było takie dosyć szalony ten okres. Ale w końcu kupili taką... Było centrum handlowe, takie duże. I oni kupili część tego centrum handlowego, gdzie przerobili to na kaplicę i tam się zaczęli spotykać. No i tam kościół się przeniósł. I w miarę jak czas mijał, dokupywali kolejną część, aż w końcu całe to centrum handlowe stało się własnością kościoła. Na początku, ja pamiętam, jak byłem na swojej pierwszej konferencji w 97 roku tam w Baltimore, to była tylko ta jedna część kościoła, a potem trzeba było przejść na drugi koniec tego centrum handlowego, bo tam była restauracja i tam się odbywały takie dyskusje przy obiedzie. To zawsze wszyscy mówili, nie wolno samemu przechodzić tam. Musicie co najmniej 2-3 osoby, żeby w grupkach, bo zbyt niebezpiecznie jest, bo tam pomiędzy był sklep z alkoholem, z takim innym i tam działy się różne rzeczy dziwne. Ale dzisiaj już nie. Dzisiaj już jest inaczej. Tak wygląda dzisiaj ten kościół. To jest ta część tego centrum handlowego, gdzie jest tutaj wejście do kaplicy, a tak wygląda z lotu ptaka. Tak nawet ta część, którą wcześniej widzieliście, to jest ta część tutaj. Tu jest to wejście do kaplicy. Natomiast tutaj cała ta część należy do kościoła razem z tym parkingiem. To on jest pusty. Tutaj nie wiem, kiedy to Google robił to zdjęcie, ale jak jest konferencja, ja tam zazwyczaj jak jestem to tylko na konferencji, to czasami trudno jest znaleźć miejsce na parkingu, żeby zaparkować samochód, bo tyle ludzi tam przyjeżdża. Natomiast ciekawe jest to, że, czyli całość teraz, całe to centrum, to wszystko jest jakby tą siedzibą tego kościoła, gdzie są wszystko się dzieje, ale co ciekawe, w 87 roku, gdy nie mieli miejsca nawet, spotykali się po hotelach. W tym czasie 10 zespołów misyjnych wyjechało do 10 krajów. Wiecie, Bóg używa takich rzeczy. To jest coś takiego, coś, co dla wielu osób mogłoby się wydawać przekleństwem, jakimś problemem. Bóg użył to w błogosławieństwo, przemienił to w błogosławieństwo. Bo jeśli Pan domu nie zbuduje, to trudno, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Dzisiaj z tego kościoła w Baltimore misjonarze założyli 700 kościołów w 75 krajach. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Na całym świecie jest około 3,5 tysiąca studentów szkół biblijnych różnych, które tam są. I ponad 1000 misjonarzy, którzy działają i służą Bogu w różnych częściach świata. I tak naprawdę my dzisiaj tutaj jesteśmy częścią tego wszystkiego. Częścią tego. Od tych 10 osób tam w tym stanie Maine, w tym malutkim kościołku, do tego, co dzisiaj się dzieje. Do tego, jak Bóg dotarł z Ewangelią na cały świat. I wiecie, ja wierzę w to, że dla mnie to jest takie błogosławieństwo, bo to, co się później działo, misjonarze, to jest akurat z wieczoru misyjnego, gdzie pokazani są zdjęcie, gdzie misjonarze z tych krajów, które były obecne na tej konferencji akurat, wychodzili ze swoimi flagami. Na całym świecie są misjonarze. No nie we wszystkich krajach oczywiście. Tutaj akurat zeszłoroczna konferencja, gdzie na scenę wyszli tylko i wyłącznie ci, którzy byli obecni na konferencji, pastorzy i misjonarze z Europy. To są właśnie tutaj, są Europejscy. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczcie tutaj takiego sympatycznego człowieczka po środku. To właśnie też się załapają na to zdjęcie, chociaż raz. W 85 roku przyjechali misjonarze do Polski. 85. To był między innymi pastor Boyce, a tu jest ze swoją żoną, Margettą.
Tutaj jest jeden z tych pierwszych zespołów misyjnych, który na rynku w Krakowie tutaj jest, aż jak Pirio też nawet tutaj jest pośród sobie stoi. Aż jak wtedy byli. To były inne czasy, trochę inaczej się wyglądało. Chociaż dzisiaj czasami, jak się patrzy na ulicach, to chyba coś czasy się jakby wracają. Tutaj też trzeba było być szalonym, żeby ze Stanów przyjechać do Polski i być misjonarzem. Oni tacy byli właśnie. Ale za to jakie piękne fury tam stoją. Okej. Okay. No i to jest jeszcze jedno tak na zakończenie takie zdjęcie. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest. To ja wam powiem, to jest sala kongresowa. A dokładnie to jest 29 stycznia 90 roku, gdy uczestnicy 11 zjazdu PZPR odbywającego się w sali kongresowej w Warszawie przyjęli uchwałę o zakończeniu działalności partii. Dlaczego to pokazuję? Bo dwa miesiące po tym wydarzeniu, w marcu 90 roku Kościół Great Grace World Outreach, czyli Misja Łaski, organizuje w Warszawie ewangelizację. Sala kongresowa zbudowana przez komunistów ku czci komunizmu po raz pierwszy została wykorzystana przez chrześcijan do głoszenia Ewangelii. Pastor Carl Stevens głosi Ewangelię wypełnionej po brzegi sali kongresowej. Ewangelia zatriumfowała. Wśród łez i głębokiego poruszenia Bożą obecnością około 400 osób zdecydowało się powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. W 90 roku. Gdzie my jesteśmy częścią tego wszystkiego. I to jest niesamowite, że Bóg używa nas, taki małego kościółka, do tego swojego wielkiego dzieła. I Renia opowiadała, jak była tam, jak zapraszani ludzie byli na ulicy, jak plakaty były rozklejane. Mówisz, jak przyjechali tutaj do Warszawy, ja wtedy jeszcze błądziłem gdzieś tam na bezgrzeżach świata, ale ona mówi, że przyjechali do Warszawy tutaj na tą konferencję, a cała Warszawa była zaklejona plakatami. Wszędzie były plakaty. Marzenka pamięta te czasy, chyba ty byłaś wtedy w tej sali kongresowej. No. No. Brany kontakt i można było się kontaktować i potem w szkole jakieś spotkania były. Książki przesyłano pocztą. No, pewnie dostałeś może od Reni jakąś książkę wtedy. Okej. Okay. Ale wiecie, to jest historia, kawał historii naszego kościoła. Dzisiaj nasz kościół w Polsce to są cztery kościoły: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, ale jest wiele jeszcze miejsc. No zobaczcie, już koniec na zakończenie. Mapa, która jest bardzo poruszająca, bo to są gminy w Polsce. To jest stan na 2014 rok. Dajże. Nie, 2004. Ale te gminy, wszystkie białe pola, to są miejsca, w których nie ma ani jednego ewangelicznego kościoła. Ani jednego. Znaczy, jakie białe pola. Jak wiele miejsc jeszcze jest do zdobycia. I kilka takich informacji. Polska jest krajem, którym potrzebuje 10 tysięcy razy więcej misjonarzy niż Papua Nowa Gwinea i ponad 200 razy więcej niż Meksyk. Bo tak pod względem dotarcia jest tak mało, Polska jest tak mało krajem zewangelizowanym. Mówi się chrześcijański kraj, ale takich prawdziwie ewangelicznie wierzących jak mało jest. Istnieją miasta w innych krajach, gdzie jest więcej misjonarzy niż w całej Polsce. Miasta. Jako procent populacji w Polsce jest 4 razy mniej ewangelicznych chrześcijan niż w Arabii Saudyjskiej. To są dane po prostu szokujące niemalże. W Polsce jest prawie 2,5 tysiąca gmin. W 2219 nie ma żadnego kościoła ewangelicznego. I w tych 2019 gminach, w tych białych plamach, każdego dnia umiera 600 osób. Znaczy, jakie pola są jeszcze gotowe do żniw i jakie białe są te pola. Ile pracy jeszcze jest, żeby głosić Ewangelię. Głosić Ewangelię o zbawieniu, o Chrystusie, o tym, co On uczynił. Jakże to jest ważne. Ale dzięki Bogu za to, że my możemy być i docierać i wiele osób. Nawet, wiecie, to jest niesamowite, że Bóg dzisiaj używa nawet tego kościoła tutaj, poprzez internet, poprzez wszystko to, co też wydajemy, że ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, ale oglądają nas w różnych częściach Polski. Nawet być może w tych białych plamach. Wszystkie nasze kazania, które są na naszej stronie, były już oglądane prawie 150 tysięcy razy.
Więc znaczy Bóg może nas używać i Bóg używa nas i dzięki Bogu za to, że możemy być częścią Jego wspaniałego planu dla tego miasta, dla tego kraju i dla całego świata. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy być używani przez Ciebie i dziękujemy Ci za Twoją obecność teraz tutaj pośród nas. Proszę Cię, abyś błogosławił resztę tego wieczora. Naszą społeczność w Twoim świętym imieniu prosimy Cię o to. Amen.